Cześć, jestem Ruda z Wolnych Kanapi, jest ze mną Mestosław z kanału Więc Coś Piem oraz Bartosz ze Społecznej Inicjatywy Narkopolityki. Spotkaliśmy się, ponieważ sezon festiwalowy jest już w pełni rozwinięty, a my chcemy pomóc Wam przeżyć festiwale w pełni bezpiecznie. W tym odcinku opowiemy Wam o popularnych wypalanych substancjach, czyli o marihuanie i jej imitacjach. Nie zachęcamy do zażywania czegokolwiek, jednak jeżeli się już decydujecie, to róbcie to z głową. Marihuana jest jedną z najpopularniejszych używek obecnych na festiwalach i co ważne, jest to bardzo socjalizująca używka, bo ludzie bardzo często lubią się dzielić swoim ziółkiem z innymi. Jednak jednym z najbardziej negatywnych konsekwencji spożywania marihuany są konsekwencje jej posiadania, ponieważ jest nadal nielegalna, mimo tego, że jest tak bardzo popularna. No i posiadanie jest jednym paragrafem, ale samodzielenie się, tak jak powiedziałeś, na festiwalach, to jest nowy paragraf i jeszcze gorsza odpowiedzialność karna, jeśli chodzi o marihuanę. Najbardziej niebezpieczna substancja to ta nieznana. Jak jest ruda w przypadku konopi? Jeśli to jest rzeczywiście konopia, to mówimy tutaj o sativie i indice. Sativa ma działanie euforyzujące, które na festiwale rzeczywiście się nadaje. Natomiast indica, jeśli nie znamy źródła, możemy trafić na indikę, która nas obniża loty, stan powoduje czasem stany nawet depresyjne, dlatego to na festiwale nie jest wskazane. Aczkolwiek jednym z największych zagrożeń jest pomylenie marihuany z innymi substancjami, z dopalaczami bądź syntetycznymi kanabinoidami. Tak, czasem świadomie bądź nieświadomie można naciąć się na syntetyczne kanabinoidy. One w działaniu mają być podobne do marihuany, nie zawsze tak jest. Występują w postaci proszków, lecz są nanoszone na susz roślinny, żeby imitowały wyglądem również i zapachem też często prawdziwą marihuanę. Więc bardzo ważne jest, żeby znać to swoje źródło, z którego się bierze konopie. Według mnie to jest jeden z największych problemów w dzisiejszych czasach marihuany. Ponieważ za każdym razem, kiedy w mediach słyszymy, że ktoś zapalił jointa i umarł, to nigdy nie był prawdziwy joint, to zawsze były te syntetyczne kanabinoidy bądź dopalacze i tak naprawdę jeśli ktokolwiek się przekręcił po tak zwanej marihuanie, to nigdy nie była marihuana. Natomiast dopalacze powodują te wszelkie skutki negatywne, o których słyszymy w telewizji, czyli nawet skutki śmiertelne. Tak, no po syntetycznych kanabinoidach może dojść do omdleń, mdłości, mało przyjemnych sytuacji, działanie jest dłuższe, często nieprzewidywalne. No i niebezpieczeństwo jest też takie, że te dopalacze są produkowane często chałupniczo, często nanoszone w nierównomierny sposób, więc jeżeli ktoś zapali na przykład lufkę i nic mu się nie stanie, ale następnym razem może zapalić też lufkę i może się to skończyć źle, ponieważ ten środek był źle rozprowadzony po suszu roślinnym. Też niebezpieczne są oprócz syntetycznych kanabinoidów dopalacze z grupy opioidów, które są od 50 do 100, albo nawet i więcej razy mocniejsze. I właśnie te zgony, których nas straszą ostatnio media, gdzie ktoś zapalił marihuanę, no to właśnie wynikają z zapalenia tych substancji. To jest prawda i tutaj warto dodać, że czasem te substancje są sprzedawane pod nazwami typu Rasta, Czarodziej, inne takie, które mogłyby sugerować, że jednak chodzi na przykład o marihuanę, a tam naprawdę były opioidy. Tak, często młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy, nie mają tyle doświadczenia, żeby rozróżnić sztuczną marihuanę bądź hasz od tej prawdziwej, bo na przykład męskie topy są nasączane tą substancją. I kanapie przemysłowe generalnie tak. Są już doprowadzone do takiego etapu, że wyglądają jak normalnie gandzia z namiotu. Tak, dokładnie, więc nawet ktoś, kto ma jakieś doświadczenie, może być oszukany przez to, więc to, co powtarzamy, znaj swoje źródło w przypadku tego, żeby nie naciąć się na syntetyczne kanabinoidy bądź inne substancje, które imitują marihuanę, no to jest najważniejszy środek zapobiegawczy. No a jeśli jednak znasz to swoje źródło i jesteś pewien, że jest to marihuana, to warto pamiętać, że marihuany nie można przedawkować i nic ci się po niej nie stanie. Nie panikuj, jeśli wiesz, kiedy zapaliłeś, odlicz sobie od tego 2 godziny mniej więcej i poczujesz się lepiej. Nie panikuj, ponieważ to po prostu powoli, już od tym momencie, jak poczułeś się źle, od tej pory już będzie tylko coraz lepiej. Tak, i tutaj prawdą jest, że fajnie mieć ze sobą jakiś spoko ziomków, którzy wiedzą o tym, że paliłeś, że możesz im ewentualnie powiedzieć, że się gorzej czujesz. Oni się tobą zaopiekują najczęściej. Dadzą ci coś słodkiego do picia bądź do jedzenia. Bardzo polecamy tutaj jeść soczki słodkie, słodycze, czekoladę, które dodają nam energii i poprawiają poziom też dopaminy w mózgu. No, jedzenie jest super, nie? Ogólnie tak. Kocham jeść. Tak. No trzeba też pamiętać o tym, żeby nie o miksowaniu marihuany z różnymi substancjami. To też ważna sprawa i tutaj jeżeli chodzi o miksowanie, to tak jak wspominamy w innych filmach, to miksowanie z alkoholem nie jest do końca wskazane. Dużo zależy od kolejności, czyli lepiej czasem zapalić jointa i dopiero potem się napić, niż pijanym zapalić jointa, bo to może wyjść dużo gorzej. Jeżeli chodzi o psychodeliki, to jest w dużej mierze kwestia
upodobań, ja nie zalecam palić przynajmniej na początku. Jeżeli ktoś lubi, no to może wzmocnić działanie, ale może wzmocnić też w negatywny sposób. Jeżeli zaś chodzi o stymulanty i zioło, pamiętajmy, że są to dwie różne bajki. Nie ma sensu ich łączyć, bo zadziałają z reguły kompletnie inaczej, niż byśmy się tego spodziewali, a ich połączenie będzie bezsensowne. Też pamiętajcie o tym, że jeżeli macie zjazd po stymulantach, zapalenie marihuany może podbić ten nieprzyjemny stan depresji, w którym się znajdujecie po zużyciu całej swojej serotoniny po całej nocy, więc uwaga. Pamiętajcie, że żyjemy w Polsce i w Polsce kierowcy nie mogą prowadzić pojazdów pod wpływem żadnych środków odurzających. Stany Zjednoczone poradziły sobie z tym problemem i wprowadziły widełki, które odpowiadają polskim widełkom upojenia alkoholowego, czyli rozróżniają stan pod wpływem i po zażyciu. Jeśli jesteśmy po zażyciu, czyli na przykład tydzień po paleniu, w naszym organizmie dalej wykrywalne jest THC, jednak nie znajdujemy się już pod wpływem i nie powinno to wykluczać nas z prowadzenia pojazdów mechanicznych. W Stanach Zjednoczonych to obeszli, jednak w Polsce nadal, nieważne jakie stężenie tego THC we krwi, prawo jazdy i tak niestety stracicie. Tak, i to jest ważne, bo ja wyobrażam sobie sytuację, że ktoś był na festiwalu od piątku do niedzieli, w niedzielę skończył palić, jedzie w poniedziałek rano i nadal by było wykryte, prawda? Rynek poradził sobie już z takimi problemami i oferuje produkty detoksykacyjne, które sprawiają, że THC ze krwi znika, które dostępne są również na festiwalach. O, proszę. A też pamiętajcie o tym, że właśnie wracając z festiwali, możecie się naciąć na większe kontrole policji, bo po prostu policja wie, że z tą drogą będą wracać festiwalowicze, którzy mogą jeszcze coś mieć przy sobie. To działa dwie strony, czyli jadąc na festiwal czy z... Możecie się naciąć na tajniaków, możecie się naciąć na po prostu patrole policji, więc uważajcie, no bo tak jak wspominaliśmy, marihuana, mimo że jest bardzo popularna, jest ciągle nielegalna. Więc nie dajcie się złapać. O konopiach można by rozmawiać jeszcze długo i długo i długo, to jest jasne. Ale to, co wam powiedzieliśmy, to są teraz najważniejsze naszym zdaniem rzeczy, które są istotne w przypadku festiwali. Więcej szczegółów dowiecie się z ulotek, które są w opisie tego filmu. No i oczywiście będziemy wdzięczni za łapki w górę i udostępnienia tego filmu. Sprawdźcie stronę internetową dechemchicks.pro, gdzie znajdziecie jeszcze więcej informacji na temat marihuany. No i do zobaczenia na festiwalach. Cześć! Cześć!